Cześć, siemanko, dzień dobry. Patrzę teraz w podgląd i widzę, jak pięknie prezentuje się roślinka, która usycha i trzeba ją po prostu wyrzucić do kosza, bo już nic z niej nie będzie. Witam Was w kolejnym vlogmasie, vlogmasie numer 5. Następny dzień razem. Mamy dzisiaj taką średnią pogodę. Jest tak ciemno za oknem, jest niby godzina 10, ale za bardzo tego nie czuć, że jest poranek. No trudno. Mam dzisiaj sporo do zrobienia. Widzę się dzisiaj z 4 osobami, także będzie się dzisiaj działo. Ogólnie dla mnie grudzień, dla mnie ten czas świąt jest takim okresem, który lubię spędzać z bliskimi, z rodziną, także mimo, że jest taka sytuacja jaka jest, że musimy chodzić w maseczkach, to co jakiś czas, co chociaż 2 tygodnie staram się wyjść z babcią na spacer, wiadomo, w maseczkach, ale przejść się z nią po parku, trochę porozmawiać, bo biedna też mieszka sama, siedzi sama w domu, więc jak też macie taką sytuację, że wasi dziadkowie mieszkają sami, to pamiętajcie o nich, dzwońcie do nich i ja właśnie wybieram się na spacer, także jadę do parku niedaleko bloku mojej babci i trochę razem sobie pospacerujemy. Dzisiejszy outfit, mam tą nową kurtkę, którą wczoraj Wam pokazywałam. Sweter, który już widzieliście z zeszłego roku z Sinsaya. Mam kolczyki, ubrałam dzisiaj te takie gwiazdki prezentowe. Bardzo ładnie wyglądają na uchu. Torebka brązowa i brązowe spodnie z wczoraj. Tu mam mały gift dla babci. Podeszłam teraz jeszcze do Biedronki. Moja babcia bardzo lubi kwiaty, więc kupiłam jej w Biedronce takie ładne, dość świeże, żółte tulipanki. No i jadę. Podrzucę jej, ucieszy się na pewno. Oczywiście już playlista Ariany Grande, świąteczne piosenki i tak można jechać. On czuje chyba paróweczkę. No taką mam baróweczkę, jak ząbki wyciąga biedny, nie mogę ci dać, nie można was karmić. Patrz, ile idę. Poczuł jedzenie chyba faktycznie. Kolejne? To spacer udany, powiem ci. Taki reniferek. Jesteś taki piękny jak reniferek? Piękny. Odwiozłam babci po spacerze. Moja babcia jest ogólnie mało medialna, nie lubi się pokazywać, dlatego wam jej nie pokazywałam. I jestem teraz z moją Olią i lecimy na kawkę. Co prawda w takich warunkach wiecie, że raczej się nie nagadamy siedząc sobie w kawiarni, ale przynajmniej weźmiemy sobie na wynos. I czy chcesz podejść do jakiego sklepu? Do bankomatu chcę podejść. Do bankomatu? A po kasę. Kawka bardzo smaczna, piłyśmy ją w kości, ja sobie wzięłam krówkowe latte, bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre. Oczywiście tylko na wynos, no ale naprawdę smaczna. Chwilę pogadałyśmy z Olią i ja teraz jadę do Wiktorii, do domu, no w sumie do Wiktorii, do rodziców. Właśnie odebrać w końcu tą choinkę, o której już Wam mówię, chyba drugi vlogmas. Chciałam ubrać choinkę wczoraj, nie zdążyłam wczoraj, więc dzisiaj to w końcu zrobię. Ale żeby ją ubrać, muszę ją najpierw odebrać od rodziców. Gdzieś chyba jest na poddaszu, także pojadę pod nią, zapakuję do auta i będziemy ubierać choinkę. Już nie mogę doczekać, fajnie. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Kto mnie dziecko tu wita? Kto mnie tu wita piękny? Dzień dobry! Dzień dobry! Jeden mnie wita i drugi też mnie wita. Przyszłam do Wiktorii i zobaczcie, Śnieżynka siedzi pod piękną choinką. Wika ma już tutaj bardzo świątecznie. Pięknie. Jaki porządek w pokoju. No, można pochwalić. Chyba wiedziałaś, że dzisiaj przyjdę z vlogmasem. Ha! Pięknie. Ale ta Śnieżynka piękna pod choinką. No piękna! Jesteś takim strażnikiem? Tutaj w Wikusi pilnujesz choineczki pięknej? No super! Jestem w swoim pokoju u rodziców i zobaczcie, co znalazłam z zeszłego vlogmasu. Wary fajne? Wary, ale to nie dla ciebie! Zobacz. Włączamy go? Tak? Nie chciałeś, żeby grał? Nie chciałeś, żeby grał, tak? Nie chciałeś.
chciałeś, żeby grał. Ojej. I znalazłam pudełeczko co z dobami na choinkę. W ogóle z zeszłego roku chyba do kosza czekoladki. No i co? Laseczki na choinkę i wszystkie dekoracje, więc idealnie. Biorę to ze sobą i jeszcze idę poszukiwać choinki, ale zobaczcie. W tym roku pasują mi ozdoby na choinkę do paznokci. Wyłożyłam się tutaj do Wiktorii i słuchajcie, Barry jest takim przytulasem, że on tak zawsze przychodzi, jak gdzieś siedzę albo leżę u rodziców i się chce przytulać. Jest taki zawsze stęskniony za mną. Moja mordeczka. Z jednej strony jest stęskniony, ale z drugiej strony jak zabieram go do siebie, to u mnie w bloku nie za dobrze się czuje. Nie lubi za bardzo być u mnie w bloku, więc nie wiem. Musiałabym chyba wrócić do rodziców, żeby był w pełni usatysfakcjonowany. Ale wtedy Wiktoria mogłaby być niezadowolona. No właśnie, nie mogła być. Tak to śpi u mnie. No właśnie. Moja pyszczka. Moja pyszczka, kochana. Gukonkiem rusza. Pani Boroś, że przyjechałam cię odwiedzić? Chcesz mi buziaczko? Nie chcesz? Dał. Grzeczny, grzeczny. Ha, 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 ha. Ale fajnie, pani mnie mydzia. Ale fajnie. Ale fajnie. Ale jesteś świąteczny psiur. Ty jesteś taki świąteczny psiur biały. Zimowy. Jesteś reniferem? Świętego Mikołaja? Choinka była faktycznie w domku, w garażu. Także jest. Zabieram ze sobą do domu. Ona jest dość ciężka, bo ma ten spód taki wzmacniany, jakby ma obciążenie na dole. Ale spoko, jest malutka, więc idealnie. Na przebitce wam pokazałam, mama nie zrobiła herbatę zimową, wie, że córka nagrywa vlogmas i jest przygotowana, zobaczcie, ma sweterek zimowy, nosi telefon, ładnie z case'em świątecznym, no, super. Zobaczcie, tutaj mama dostała prezent, bo robiły sobie z dziewczynami losowanie w firmie i ciebie wylosowała pani... Pani Małgosia. Pani Małgosia od moich paznokci i zobaczcie, jaki fajny prezent. Ale prezent mikołajkowy, tak. Losowanie na Mikołaja. Losowanie, no, nie powiedziałam? Nie. No to tak, losowanie na Mikołaja i zobaczcie, co tutaj mama dostała. To miał być prezent spersonalizowany. Tak, krasnala, takiego siedzącego z grochem. Akurat masz do kolekcji, bo mamy jeszcze z tamtego roku, nie? Dostałaś. Dziewczyny jeszcze zrobiły coś takiego, pani Małgoś, tak? On zrobił tak nogi i one powiedziały, że... Ta z tego programu. Że ja tak siedzę. Ty tak siedzisz? Oczywiście. Serio? Oczywiście, że zawsze tak siedzę. Ta z tego programu siedzi tak. Jak ona się nazywa? Jezu, zapomniałam. Wiesz, no tak na wokół. No wiem. Jak on... Jak ona się nazywa? Zapomniałam. Ja to nie wiem nawet, ale może ktoś to będzie... Zapomniałam. Nie wiesz? Poczekaj, na razie muszę... Ktoś nam napisze w komentarzach pewnie. Jest. A druga rzecz, to jest sobie myśl, a druga rzecz, mama dostała notatnik spersonalizowany, bo czasami do mamy mówią klientki różnie. Jaworowicz, właśnie. Do mamy mówią różnie panie, klientki, mylą. Tak, Beatka, Anitka, Ania, Anetka i kiedyś podobno słownik napisał też pani Małgosinki. Pani Ameryka, nie pani Anetko, także ma taki notesik fajny. Taki hat piękny, rodzi się bez... Ale tu jeszcze powinno być Conchitka. A, to nie. To jest nasze powiedzenie. To jest sekret. Ale no fajny, będziesz miała do pracy, do planowania, organizowania. Albo zapisuj sobie tu uwagi na dziewczyny. Właśnie to powiedziałam. Ale pani Małgosia powiedziała, że to jest tylko na dobre uwagi. Aha. Dla pracowników. Tak. Zbieram się już, biorę do samochodu choinkę. Mama jeszcze mnie tu wyciągnęła na zakupy małe do Aldi. Chciała kupić jakiś prezent świąteczny. Coś tam wypatrzyła w ofercie Aldiego, także jedziemy. Możesz teraz, co to będzie w cichutku? Pomidory. Nie no, serio. Pomidory w promocji. No powiedz serio. Nie mogę. Jestem już w mieszkanku. Moja mama, słuchajcie, wam nie chciała zdradzić, co kupuję, bo nie wiedziała, że ten vlogmas pójdzie jakby na kanał jutro. Ja nagrywam zawsze dzień przed, więc potem już jej powiedziałam, że ten film pójdzie jutro i powiedziała, że okej, to możesz rzucić. Także w Aldim są kalendarze, teraz w ogóle na promocji jakiejś, kalendarze ze skarpetami. Po prostu codziennie otwieracie inne okienko i macie inne skarpetki świąteczne i mama chciała kupić wicę na Mikołaja. Daje jej i tak dzień wcześniej, 5, więc w dniu, kiedy ten vlogmas idzie na kanał, Wika już ma ten prezent zapewne. Także no właśnie, także to właśnie mama kupiła w Aldim, to chciała kupić. A teraz bierzemy się za choinkę.
za ozdobianie choinki. Jedyne co, to ostrzegam Was, że mogę trochę dziwnie układać usta, bo dzisiaj wyjątkowo bardzo pokaleczył mnie aparat po dziąsłach. Akurat gdzieś tam jakiś drucik mi wystawał, bardzo mocno pokaleczył mi dolną część wargi tutaj od wewnątrz i górną z tej strony. I po prostu, jak mówię, to z każdym ruchem ust jeszcze bardziej sobie ocieram te skaleczone miejsca, więc mogę tak trochę niewyraźnie mówić albo dziwnie układać wargi, no ale tłumaczę się, dlaczego tak może być. Tak wygląda choinka po wyciągnięciu z domku, jeszcze w ogóle nie ułożona. Mam tą choinkę z zeszłego roku, jak pamiętacie ją z zeszłego vlogmasu. Ona jest mała, bo w sumie obecne mieszkanie mam całkiem nieduże, więc jakby większa nawet nie bardzo by miała gdzie stać. Niedługo co prawda się przeprowadzamy, na dniach się przeprowadzamy, więc ubieram ją w sumie na krótki czas, ale to nic, bo na niej jest duża, nie mam dużo ozdób, więc nawet jakbym miała obrać ją podwójnie, razy dwa, teraz raz, a później drugi raz, to nic się nie będzie działo. Na razie ją poustawiam. No i zaczniemy dekorować. Wyciągnęłam teraz lampki z tego pudełeczka z ozdobami i zauważyłam, że baterie zostały tutaj na rok z zeszłego roku i się wylały, ale wymieniłam teraz na nowe. Dałam teraz nowe, takie dość porządne jakieś aerocel i zobaczymy chwila prawdy, czy działają. Mam nadzieję, że tak. Dobra, działają. Super. Mam i słuchajcie, udało mi się tak fajnie schować to zapalanie tam pod choinką, że nawet nie widać, gdzie jakby zapalam światło. Tu jest jakoś tak trochę więcej chyba. O. Dzisiaj mamy piąty, więc pod choinką ląduje też prezent mikołajkowy dla Kacpra. Wróci dzisiaj późno w nocy, więc zostawiłam pod choinką. Jutro z rana sobie otworzę. Pokażę Wam, co mu kupiłam na święta, na Mikołaja. Ostatnio jest bardzo zimno, a ma w sumie jedną, jedyną czapkę, która nie do wszystkiego pasuje, więc stwierdziłam, że zamówię mu czapkę z Tomiego, zwykłą, czarną, która będzie pasowała do wszystkiego. I udało mi się ją kupić na Black Friday. Chyba ze 180 kosztowała 150 bodajże. Także mam tą czapkę i oprócz tego zamówiłam jeszcze świąteczny sweter. Mam dla niego jeszcze sweterek XL z House'a. I on, słuchajcie, ma jeden sweter świąteczny, ale w takim mocno żarówiastym kolorze czerwonym, więc tutaj będzie miał taki trochę bardziej stonowany na święta do vlogmasów, żeby był klimat, jak się pokazuje. Także taki prezent na Mikołaja. Niby od Mikołaja, wiecie jak jest. Czeka już pod choinką, ogólnie torba mało świąteczna, ale miałam tylko taką w domu, więc myślę, że się nie obrazi. Tutaj przy choince Wam się pokażę. Przyszła do mnie właśnie paczka i Revolution wysłał mi chyba kalendarz. Wydaje mi się, że jest to kalendarz adwentowy. Jakiś box. Chyba po prostu spóźniony kalendarz. Tak mi się serio wydaje, także otworzę go teraz przy Was. Zobaczymy, czy to faktycznie jest kalendarz. Nie wiem sama, czy chcę mieć kolejny kalendarz na vlogmasie. Nie, słuchajcie, to nie jest kalendarz. To tak trochę wyglądało jak kalendarz. Ale jest to taki jakby box po prostu, w którym mamy palety, mamy peeling do ust, jakąś gąbkę do blendowania, chyba paletę. Ciekawie to wygląda, może otworzę? Myślałam,
że możemy zrobić tak, że podzielimy ten boks na dwa zestawy i to będą zestawy do wygrania dla Was. Więc w dzisiejszym vlogmasie pierwszy zestaw w którymś z kolejnych vlogmasów, drugi zestaw, także starajcie się oglądać na bieżąco, żeby wziąć udział w obu rozdaniach. I Wam pokazuję, co będzie do wygrania w pierwszym zestawie. Pierwszy zestaw na dzisiaj to gąbka do makijażu, Frozen Vanilla, czyli ten taki jasny błyszczyk, paletka Ice Latte, czyli ta taka nudziakowa, którą pokazałam na przebitce, Chocolate G, to jest chyba rozświetlacz, nie, to jest ta paleta, rozświetlacz plus bronzer. I tutaj Frozen Raspberry paleta, także to jest zestaw pierwszy, a reszta z zestawu będzie do wygrania w jakimś kolejnym vlogmasie, inna osoba go zgarnie. Co należy zrobić? Pod tym vlogiem zostawcie jakiś komentarz, obojętnie jaki, i w tym komentarzu też dodajcie swoją nazwę z Instagrama. I druga rzecz, drugie zadanie, wrzućcie na swoje Insta Stories, jak oglądacie mojego vloga, albo zróbcie screena miniaturki, bądź screena vloga i po prostu wrzućcie na swoją relację. Możecie też wrzucić na przykład screena całej playlisty, tylu vlogmasów, ile już jest na kanale. Playlista jest na moim kanale Klatek z Vlog. Także po prostu wspomnieć mnie razem z widocznym vlogmasem na swojej relacji. Oznaczacie mnie jako Klatek. Fajnie, jeśli będziecie mnie oczywiście obserwować na Instagramie. A ja w jutrzejszym vlogmasie, w vlogmasie numer 6, mikołajkowym vlogmasie, wybiorę jedną osobę, której wyślę zestaw pierwszy. Jak się widziałam dzisiaj z babcią, to oczywiście dała mi cały prowiant na wynos, dała mi ciasto na racuchy do zrobienia, dała mi owoce czy jakąś czekoladę. No i dostałam jeszcze od babci dwa takie syropy na układ oddechowy. Wydaje mi się, że kupiła je w Biedronce. I ogólnie te syropy z pędów sosny są bardzo dobre, bardzo zdrowe. Babcia Kasper na przykład robi je sama. Zbiera po prostu na wsi pędy sosny i zasypuje bodajże cukrem. To chyba nic trudnego, ale faktycznie piliśmy sobie wcześniej na odporność, jak gdzieś tam zaczęła się cała pandemia i jesteśmy zdrowi jak na razie. No i teraz mamy kupne, tak jak mówię, moja babcia mi takie dwie butelki dała, powiedziała, żebyśmy sobie pili na odporność, więc mamy zapas. A teraz stwierdziłam, że skoro mamy już taką świąteczną aurę, to otworzymy też tutaj przy choince kalendarze. Nie wiem, czy Wy też to widzicie, ale ta choinka jest tak ciut krzywa. Ona trochę krzywo stoi na tym pniu, ale chyba wszystkie choinki tego typu mają to do siebie, że one są ciut przekrzywione w jedną lub w drugą stronę, bo Olia ma taką choinkę w pracy i też u niej ta choinka jest ciutkę przykrzywiona, więc wydaje mi się, że wszystkie one trochę krzywo stoją na tym pieńku. No ale dobra, kalendarze. Otwieramy piąteczkę dzisiaj i mamy piątkę taką w Makeup Obsession. Błyszczyk, fajny, taki uniwersalny, jasnoróżowy, na pewno mi się przyda, także jego Wam nie wrzucam na rozdanie, bo na pewno sobie go zużyję, lubię błyszczyki. Nux, teraz pójdziemy z Nuxem, zwykle otwierałam teraz Nyxa, dzisiaj zmienimy kolejność. Piąteczka, o duża, co to jest? Żel do mycia twarzy, cukrowy, dobrze mówię, cukrowy? Nie, miodowy. Honey and Sunflower, czyli słonecznik i miód, trochę inny niż ostatnio, ale butelka bardzo podobna i też żel do mycia twarzy, spoczko, dzisiaj też sobie go użyję. Poprzedni, maska jak i ten żel do mycia buzi, bardzo spoko, naprawdę. Miło, że mam ten kalendarz, bo przynajmniej poznam markę Nux i może zacznę zamawiać, używać ich produktów. No i Nyx, okienko numer 5 jest tutaj. Super lip scrub, czyli peeling do ust. Rewelacyjnie, bo jak wiecie, mam tragedię z ustami, mówiłam Wam. Nie dość, że są suche, to jeszcze te po prostu pokaleczone od aparatu. To rewelacja, zrobię sobie dzisiaj po kąpieli scrub. Te scruby od Nyxa bardzo ładnie pachną i mają takie fajne, duże drobiny cukru. Super, mega Nyx, że w piątce daliście scrub. I z okazji Mikołajek prezenty daję jeszcze jakby dziewczynom, dzieciom z rodziny. Oprócz tego, że daję Kacprowi, no to rodzicom zwykle daję prezent jakby pod choinkę. Raczej na Mikołajki nic im nie daję. Dałam im w tym roku, jak wiecie, case'y. Tata dostał jeszcze jakiś czas temu, chyba z tydzień temu, perfumy ode mnie i od Kacpra. Tak jak mówię, na Mikołaja raczej robię prezent tylko mojej Wiktorii i Karolinie, czyli siostrze Kacpra. No i Kacprowi, no to wiadomo. Pokażę Wam, co mam dla dziewczyn w tym roku. Mam dla dziewczyn w tym roku takie bardzo
podomowe stroje i cieplutkie i takie cozy, idealne na zimę, na święta, na w sumie też trochę koronę, bo siedzi się w domu i tak i zwykle lekcje online dziewczyny oglądają zapewne w dresie albo nawet w piżamie, także będą miały właśnie takie piżamowe stroje z okazji Mikołaja. Obie te rzeczy, od razu z góry mówię, są w bardzo podobnych cenach, praktycznie identycznych. To jest Kropa, a to jest Sinseya i schowam cenę. Sinseya, dobrze mówię, że to jest Sinsei? Nie, to też jest Krop, sorry. To jest Kropa i to też jest Kropa. Także tak, to jest taki pajac do zakładania, taki wiecie, piżamowy, dresowy pajacyk z mini. Fajny taki brudny róż, u góry kokarda na głowę. Także tak jak mówię, na piżamę, na lekcje online wydaje mi się, że idealny. I ten zestaw jest dla Karoli. Karola jest wysoka i to jest właśnie taki dość długi rozmiar, więc myślę, że będzie dla niej idealny. A dla Wiki mam bluzę. Też taką właśnie cozy, taką wiecie, milutką. To jest ta bluza, którą pokazywałam Wam w unboxingu i mówiłam, że nie zdradzam dla kogo, ale chyba pójdzie dla kogoś na prezent. No i właśnie chciałam ją dać Wice, ale tak jak mówię, nie chciałam mówić we Vlogmasie, bo wiem, że ogląda moje filmy. Także to dla mojej siostry, a to dla siostry Kasura. Myślę, że dziewczyny teraz będą miały super wygodę podczas lekcji online i podczas tej zimy. I będzie im cieplutko. Trzy prezenty już czekają. Opakowania z odzysku. Nie kupowałam nowych opakowań. Wiktorii i Karolinie też zapakowałam w pudełka, które po prostu miałam w domu. Będzie ekologiczniej. I tak to wytłumaczmy. I mam jeszcze coś dla mojej mamy. Takiego bardziej bekowego bym powiedziała. Czapkę. Czapkę Renifera. To jest czapka, słuchajcie, z uszami i z rogami. To jest tak bardziej, wiecie, w formie żartu dla mojej mamy. Spakuję jej to i jutro jej to tak samo dam, jak będę dawała prezent Wiktorii. Myślę, że może się trochę pośmiać. Sprawię tym prezentem jej uśmiech na twarzy, więc taki dostanie gifcik. Ściągnęłam sobie już soczewki, pokładałam sobie tam jakieś pudełka, które mam do tworzenia jutro i kalendarze obok choinki i będę się teraz szła kąpać, zmyć makijaż i wziąć prysznic i w ogóle nie pamiętam, po prostu nie pamiętam, mam trochę sklerozę, mam ogólnie krótką pamięć. Nie pamiętam, czy pokazywałam Wam, jakie ubrałam dzisiaj kolczyki, także ubrałam dzisiaj te takie kokardki i pokazywałam Wam się dzisiaj na stories i to, ile pytań dostałam o to, skąd są, to niesamowite. Bardzo Wam się spodobały, ale no, są śliczne, takie kokardy jak na prezent. Nice. Zobaczymy, co ubierzemy jutro w jutrzejszym vlogmasie. A teraz żegnam się z Wami już, zmykam. Tak jak powiedziałam, demakijaż, mycie i spanko. Dzięki za oglądanie. Buziak, do zobaczenia jutro.